Tak więc witam ponownie. Budowa kopii klona chińskiego numer 42-143. Dobrze pamiętam? 143 chyba, tak. Dobiegła końca. No nie jest to łatwy model, zważywszy, że robiłem tego typu konstrukcję po raz pierwszy. Jest największe trudności sprawiał oczywiście mechanizm, gdzie jak wiadomo z poprzednich filmów wspominałem wam, instrukcja jest naszpikowana wieloma błędami, w tym jednym podstawowym, przez który no nie działa ten mechanizm tak jak powinien działać. I jak wspominałem, nie jest to wina moja, nie jest to wina Chińczyków, jest to wina instrukcji, którą zaprojektowało no ta firma na L z Danii. I tak, co jest lepsze natomiast? Tabliczka choćby. Oryginały posiadają odlew bezszelny taki na środku tej tabliczki. Oczywiście nie jest to naklejka, jest to drukowana, ale jest gładka. Jak widać, detale odwzorowane są wszystkie jak w oryginale. Jest to wielkie bydle. Z tyłu to samo. Teraz zobaczcie, ja to mam. Także jak widać, wszędzie jest dobra. To zdejmiemy na razie. Zrobiłem tutaj małą przeróbkę, troszkę poprawiłem na samym końcu projekt, bo dodałem w tym miejscu piny z jednej z drugiej strony i dodałem piny w tym miejscu z jednej z drugiej strony. Dzięki temu konstrukcja jest bardziej zwarta. Nie podobało mi się po prostu, jak to luzy miało. I to też nie było jakieś tam niedopatrzenie z mojej strony, czy ze strony Chińczyków. Tak, będę ich bronił, bo zrobili produkt naprawdę super. Nawet jeśli jest to kopia i tak podchodzą, tak będziemy do tego podchodzili, jest to produkt naprawdę ekstra. Dobra, podnieśmy może tą maskę. Pokrywa silnika, dokładniej rzecz biorąc. Tak to wygląda. Wszystko tutaj jest dokładnie tak samo jak w oryginale. Niczego nie brakuje. Wszystkie loga. Sposób otwierania drzwi. Zaraz go zrzucę, też się obawiam. Opona, zobaczcie jaki to jest, kurczę, rozmiar tej opony. To jest ile? To jest moje, kurczę, nie wiem, no 3 palce niemal, jest szerokość opony. Że tak, drzwi, kurczę, znowu mi się rozjeżdża. Drzwi otwierane są w ten sposób, przyciskiem. W środku, no powiem wam, że miałem problem z poskładaniem głupich foteli. Z niczym chyba nie miałem takiego problemu jak z tymi cholernymi fotelami. Faktem, no jest pewien mankament. Instrukcja ma pewien mankament, ta chińska, ten chiński klon, że etapy są upchnięte, powiedzmy,
jak w oryginale są po dwa etapy na jednej kartce, na jednej stronie, tak tutaj potrafi być tych etapów nawet, kurczę, po 8. 8 etapów na jednej stronie. Także no, jest to odpowiednio pomniejszone wtedy. Jest to trudniej czytelne. Ale z drugiej strony, dzięki temu jest to jakaś kolejna forma wyzwania. No nie będę wam teraz przełączał tych skrzyń, pokazywałem wam to wcześniej i tak dalej, jak to wyglądało. Przymkniemy drzwiczki. Dach jest tak tylko nakładany. Wygląda to naprawdę nieźle. Z drugiej strony już nie będę tego robił, musicie mi uwierzyć na słowo. Działają drzwi dokładnie tak samo jak z tej strony. Jak widać, pokrywa silnika nie opada, jak to widziałem u wielu w oryginałach. Po prostu opadała ta pokrywa silnika. O dziwo, trzyma się tutaj. Nie ma najmniejszego problemu, ba, nie da się jej nawet zamknąć. O, no dobra, nacisnąłem teraz mocniej, to dało się zamknąć. Ale są tutaj takie blokady i ona się po prostu, ona się trzyma. Także nie ma tutaj żadnych dziwnych rzeczy. Blokada polega na tym i na tym, o. I wtedy się już sama zamyka rzeczywiście. Tu jeszcze, o, z tyłu ten. Te jak to się tam nazywa, dyfuzory, nie dyfuzory, no budowa tego, to powiem szczerze, i całego tego tyłu, to też była niezła przeprawa, ale jak widać, wszystko się udało zrobić. Ach, zwierzyna, sierścina lubiła, udało się to wszystko zrobić, wykonać, także jest naprawdę fajnie. Za 160 zł uważam, że to świetny zakup, naprawdę. Za śmieszne pieniądze do relaksu. Zaraz mi pojedzie do tyłu. No właśnie, boję się tego, że mi pojedzie do tyłu. Dobra, o, przyblokujemy go trochę. Zobaczcie, teraz pokażę wam, co Chińczycy wymyślili jako numer seryjny. Nie wiem, czy wam złapię to. Gdzie to jest? O, tam jest w oddali. Troszkę podniosę może. O, same X-y, jak widzicie. Znalazło się też miejsce na części zapasowe, tak, tyle zostało części górką, nie zabrakło ani jednego klocka. To są elementy, które pozostały z budowy. Nie wiem, no z Lego też zawsze zostają w oryginałach i tak dalej, ale to są elementy, które pozostały. I to po prostu nie to, że ja ich zapomniałem zamontować, czy tam coś było nie tak w instrukcji. Nie, po prostu to tak zwane plusy dodatnie. Także jak widzicie, samochód wygląda naprawdę nieźle. 160 zł bez obaw, kupujcie, kurczę. Przysłali mi w międzyczasie, już dbają o mnie, żebym się nie nudził. I o moje zdrowie psychiczne. Chińczycy dbają, żebym miał relaks. I przysłali mi ofertę Lamborghini Sienna, tego zielonego, który też tam jest, no koszty to są około tam 1500 zł w oryginale. Przysłali mi za cenę 140 zł. Ma
Ten ma 3696 bodaj elementów, tamten ma chyba o 2 elementy mniej, czy tam 10 elementów mniej, coś koło tego, a może więcej. No ale w każdym razie cenę za Lamborghini dali mi 140 zł. Dokładnie w tej samej wersji, tej samej skali, z tej samej serii. Tak więc tak, czy warto robić deale z Chińczykami? Ja uważam, że warto. Uważam, że warto. Tak jak wspominałem też wcześniej, gdybym kupił ten samochód za 1500 zł i napotkałbym takie błędy, jakie po prostu wypuścili, takie bobole, no to bym, nie wiem, szlak by mnie trafił już przy tym wkładaniu. A tak to na spokojnie go sobie złożyłem do końca, nie przejmując się tym. A teraz można się cieszyć po prostu wyglądem całości. Co ja tutaj, coś ja tutaj. O, dobra, nie domknąłem. No już jest ok. Także warto i szczerze polecam.